Boże Marta Klinczak, zapraszam na informacje dnia. W Myszkowie premier Mateusz Morawiecki odwiedził nowoczesną strzelnicę pneumatyczną. Zapowiedział, że w nadchodzących miesiącach parlamentarzyści będą pracowali nad nową ustawą o dostępie do broni. Tak jak tutaj, szanowni państwo, w Myszkowie i w Powiecie Myszkowskim mamy już strzelnicę pneumatyczną. Nowoczesną bardzo szczelnicę, ale te nowoczesne te, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców to jest coś, na co dzisiaj stawiamy. Dostęp do broni to rzecz, to, to kwestia, która musi podlegać reglamentacji, i nasi parlamentarzyści w specjalnej ustawie będą pracowali w najbliższych miesiącach nad dostępem do broni. W szczególności dla młodych chłopców, dla, dla panów Trzeba powtarzać tę informację, że dostęp do broni jest przede wszystkim po to, aby, abyśmy byli jako państwo silne, gotowe, silniejsze i lepiej przeszkolone w użyciu broni. Chcę też życzyć, aby tego typu umiejętności pozostały tylko i wyłącznie do użycia na strzelnicach, żeby nigdy nie musiały być używane na polu walki, tak jak to dzisiaj, dzieje się na Ukrainie. Minister rodziny Marlena Maląg, która przebywała dziś w Bielsku Białej, wykluczyła podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce. Wskazywała, że rząd będzie wyłącznie poprzez swoje działania zachęcał seniorów do pozostania na rynku pracy. Dzisiaj, kiedy mówimy o środkach z KPO, znowu opozycja zaczyna opowiadać, że my chcemy wydłużyć wiek emerytalny. No nic bardziej błędnego. My ten wiek przywróciliśmy nie po to, żeby go wydłużać, bo przede wszystkim wiarygodność to jest dewiza naszych rządów i tak będziemy postępować. My przede wszystkim wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają podjąć decyzję, czy... Jesteśmy na siłach i chcemy dalej pracować. Czy jeszcze chcemy pozostać, czy chcemy przejść na emeryturę? Co jest bardzo ważne. Ważne jest też wprowadzanie w polityce podatkowej PITU zero dla tych osób, które właśnie czują się na siłach, chcą pracować, chcą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i chcą jeszcze z tego. Mo mogą mieć z tego jeszcze korzyści. My takie właśnie rozwiązania wprowadziliśmy, i nie jest odprowadzany podatek do kwoty 120 tysięcy złotych. Ale cóż mówi opozycja? Opozycja mówi, że my wydłużamy wiek emerytalny, więc tak sobie można opowiadać, opowiadać. Po tym, jak w sobotę w Kijowie przebywała przewodnicząca Komisji Europejskiej, w najbliższy czwartek na wschód mają udać się przywódcy Francji, Niemiec i Włoch. Polska przestrzega Berlin i Paryż przed próbą wywierania presji na Władimira Zełęckiego, której celem byłoby tu cytat zachowanie twarzy przez Rosję. Agresor kontynuuje ofensywę. Zaciekłe walki toczą się w siewierodoniecku. Rosjanie napierają też w kierunku Łysychańska, Bachmuta i słowiańska. Długość frontu wynosi blisko 2,5 tysiąca kilometrów. Agresor ma dziesięciokrotną przewagę ogniową. W Donbasie próbuje rozmieścić siły rezerwowe. W Wygląda na to, że próbują rzucić do walki słabo wyszkolonych poborowych i tych, którzy zostali zwerbowani przez tajną mobilizację. Rosyjscy generałowie traktują swój naród tak samo jak mięso armatnie, które jest potrzebne do zdobycia liczebnej przewagi. Straty Rosji, jak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, już w czerwcu mogą przekroczyć liczbę 40 tysięcy żołnierzy. Tymczasem do Kijowa dostarczono ciała 220 poległych obrońców Mariupola. Prawie jedna trzecia z nich to żołnierze pułku Azow. Ich identyfikacja. Część ciał, które powinny zostać zwrócone, nadal znajduje się na terenach okupowanych. W sobotę do Kijowa udała się przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała, że niebawem powinien być gotowy wniosek aplikacyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Dodała, że Ukraina dużo osiągnęła w ciągu ostatnich 10 lat, ale nadal pozostaje jej wiele do zrobienia. Wiele zrobiliście we wzmacnianiu rządów prawa, ale wciąż trzeba wprowadzić reformy, na przykład w celu zwalczania korupcji. Z kolei w czwartek do Kijowa pojadą premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron. Według włoskiej gazety La Stampa rozmowy polityków z prezydentem Załęskim mają koncentrować się na kwestii, tu cytat, otwarcia wobec kandydatury Ukrainy do Unii Europejskiej. Postawa tych trzech państw znacząco odbiega od tego, jak wobec rosyjskiej agresji zachowuje się Polska. Wicesef MSZ Marcin Przydacz obawia się, że Berlin i Paryż będą chciały realizować strategię, którą prezydent Macron określił w słowach, i tu cytat: Nie powinniśmy poniżać Rosji. Trzeba nad tym pracować, aby rzeczywiście nie naciskali na Wołodymira Zeleńskiego co do żadnych koncesji. Bo ja nie rozumiem, dlaczego to akurat Ukraina miałaby ułaskawiać Rosję. Być może które z państw zachodnich chciałoby pozwolić swoim własnym kosztem zachowywać twarz Władimirowi Putinowi, jak to zostało wskazane. Berlin i Paryż w niedawnym wywiadzie dla dziennika Bild ostro skrytykował prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca wobec kontaktów Olafa Scholza i Emanuela Macrona z Władimirem Putinem postawił pytanie, czy podczas II wojny światowej ktoś rozmawiał w ten sposób z Adolfem Hitlerem. Czy ktoś wtedy mówił, że Hitler musi zachować twarz, kontynuował prezydent. Moskwa chce wprowadzić Europę w wielowymiarowy kryzys ocenia wicepremier Jarosław Kaczyński. W rozmowie z gazetą Polską prezes pisu Jarosław Kaczyński był pytany o wojnę na Ukrainie i sytuację Polski przyznał, że wobec tego, co dzieje się na wschodzie, największym wyzwaniem jest rosnąca inflacja. Jesteśmy zatem w rozkroku, bo z jednej strony walczymy z inflacją, a z drugiej podejmujemy działania osłonowe, które nie zawsze idą w tym samym kierunku. Na Zachodzie walka prowadzona jest poprzez ograniczanie siły nabywczej ludzi, i to zapewne przyniesie dość szybko efekt. My nie możemy iść tą drogą, bo to dla Polaków byłoby znacznie bardziej odczuwalne. Nie ograniczymy świadczeń społecznych, obniżamy od 1 lipca podatki. Musimy wyborcom dobrze wyjaśnić tę sytuację, i dlatego. Ruszamy w Polskę. Wicepremier poinformował, że z list Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach najprawdopodobniej wystartuje z 15. Polityk odniósł się również do wstrzymywania eksportu zboża ukraińskich rolników. Rosjanie blokują eksport morski, bo wiedzą, że to wywoła głód i wywinduje ceny żywności, a to z kolei zintensyfikuje napływ migrantów na południe Europy. Moskwa chce wywołać chaos na naszym kontynencie i wprowadzić Europę w potężny wielowymiarowy kryzys. W najlepiej pojętym interesie Rzeczypospolitej jest niedopuszczenie do tego. Prezes PiSu wskazywał, że Polska dla własnego dobra od dawna realizowała skuteczną politykę uniezależniania się od surowców z Rosji, co w Europie nie dla wszystkich było oczywiste. Premier Mateusz Morawiecki brał dziś udział w odsłonięciu muralu kapitana Jerzego Kurpińskiego pseudonim Ponury, oficera Armii Krajowej. Jestem przekonany, że twarz Jerzego Kurpińskiego jaśnieje dzisiaj. Ona jaśnieje dlatego po pierwsze, że to, o co walczył, zostało wywalczone. Polska jest niepodległa. Po drugie, jego twarz jaśnieje, dlatego że pamięć o nim jest żywa. I on żyje nie tylko w naszych sercach, ale także jego ideały dzisiaj wyznaczają drogę na przyszłość. I po trzecie, jego twarz jaśnieje, bo widzi, że Polacy dzisiaj zachowują się tak, jak trzeba. W obliczu wojny na Ukrainie Polska bezkompromisowo wspiera tych, którzy walczą o wolność. Tak jak on, tak jak Ponury wtedy w bohaterski sposób walczył o wolność, o zachowanie człowieczeństwa, tak my dzisiaj pomagamy naszym sąsiadom z Ukrainy. Budowa zapory na granicy z Białorusią dobiega końca przekazał dziś wiceminister spraw wewnętrznych i administracji błażej poboży. Budowa zapory od początku z uwagi na uwarunkowania techniczne mogła dotyczyć tylko odcinka 187 km i na tym odcinku będzie ona ukończona do, do końca czerwca. Mam na myśli tutaj tą trwałą zaporę inżynieryjną, zintegrowaną z gruntem, składającą się z tych Specjalnych profili stalowych, bardzo trudnych do, do sforsowania, a zaraz potem rozpocznie się proces instalacji elementów elektronicznych zapory. Zapora ma być elementem wspomagającym, w tym najbardziej newralgicznym w fragmencie, w którym dochodziło do w podczas tak zwanej kryzysu migracyjnego, a w istocie po prostu operacji hybrydowej wymierzonej przeciw Polsce, dochodziło do rozmaitych prowokacji prób przekroczeń, że wspomnę chociażby tą najbardziej spektakularną sytuację. Z przejścia granicznego w Kuźnicy, mm -hmm. więc to ma nas zabezpieczyć przed tego typu e, e, przejściami. Ma to być po prostu narzędzie, które pomoże naszej profesjonalnej służbie, która broni codziennie naszych granic, czyli Straży Granicznej. Nowa ustawa o budowie elektrowni wiatrowych na lądzie jest gotowa i dziś zajmuje się nią Komitet Stały Rady Ministrów. Przekazała Minister Klimatu Anna Moskwa. Ustawa 10H dotycząca elektrowni wiatrowych obowiązuje od 2016 roku. Członkowie rządu sygnalizowali wprowadzenie zmian w przepisach. Według zasady 10H nowe wiatraki mogą powstawać w odległości równej co najmniej dziesięciokrotności swojej wysokości od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. Dziś tym tematem zajmuje się komitet Stały Rady Ministrów. W obszarze klimatu transformacji i środowiska Polska uzgodniła w KPO 8 kamieni milowych na pierwszy okres. Realizacja siedmiu jest zakończona. 8 to ustawa 10H, która jest gotowa. Poinformowała minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa. Ukraińcy wciąż mogą liczyć na silne wsparcie w Polsce. Włączają się w nie również lekarze, o czym przekonała się w trakcie pobytu w Lublinie dr Natalia Prejs, współpracująca z profesorem Robertem Rejdakiem. Doktor Natalia Prejs jest okulistą, pracuje w szpitalu regionalnym we Lwowie, gdzie nie ma oddziału dziecięcego. By pomóc najmłodszym pacjentom o pomoc zwróciła się do przyjaciół z Lublina i profesora Roberta Rejdaka, z którym współpracuje od wielu lat. Pani doktor przysyła do nas pacjentów, szczególnie dzieci, osoby młode, które są przez nas operowane tutaj w Lublinie. Mali pacjenci trafiają do Lublina z bardzo ciężkimi urazami. Wypadki, no szczególnie spowodowane e, wojną, działaniami wojennymi. Wśród operacji, jakie przeprowadzają lekarze z Lublina, jest m.in. zaćma pourazowa i usunięcie ciała obcego wewnątrzgałkowego. Doktor Natalia Prejs przyglądała się pracy polskich lekarzy, brała udział w operacjach, asystowała i zapoznawała się z najnowszymi technologiami diagnostyki i terapii tutaj jest bardzo wysoki poziom, taki światowy poziom, raczej skazałabym. I to no, takie, sprawia takie bardzo dobre wrażenie. Jestem teraz pewna, że dzieciaki Ukrainy są w takich dem, dobrych rękach. Szpital we Lwowie korzysta z ogromnej wiedzy polskich okulistów także na odległość. Nasi specjaliści biorą udział w konsultacjach. Doktor Natalia Prejs liczy, że współpraca będzie kontynuowana, a wszystko, czego nauczyła się w Polsce, zamierza przekazać swoim kolegom na Ukrainie. Okulistka dziękowała też Polakom nie tylko za opiekę nad pacjentami z jej kraju, ale też całą pomoc, jakiej doświadczył jej naród. Profesor Ryszard Legutko, filozof i polityk, w trakcie Kongresu Polska Wielki Projekt odebrał nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. Honorowa nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego to oficjalna nagroda przyznawana przez organizatorów Kongresu Polska Wielki Projekt od 2011 roku. Otrzymują ją osoby, których praca przyczynia się do lepszego poznania i rozumienia historii, tradycji a także współczesności naszego kraju. W tym roku to wyróżnienie powędrowało w ręce profesora Ryszarda Legutki, europosła Pisu, filozofa, publicysty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora książek o tematyce społeczno-politycznej często sięgającego pod dzieła Platona. Nagrodę politykowi wręczył wicepremier i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W laudacji przypomniano, że profesor Legutko stoi w kontraście wobec wielu współczesnych intelektualistów, którzy posługują się o wiele krótszym horyzontem czasowym. Odcinają się oni od tradycji europejskiej, lub też nie mają świadomości, że są od niej odcięci. Ta tradycja pozostaje jeszcze żywa w nielicznych miejscach, szczególnie jest za to obecna w Polsce. Kiedy czytamy profesora Legutki, od razu wchodzimy w rzeczywistość Europy greckiej i późniejszej, to jest tradycja klasyczna oparta o filozofię grecką, prawo rzymskie i wiarę katolicką. To filozofia, która poprzedza liberalizm, dlatego liberalizm uważają za niebezpieczną, bo nie on ją stworzył. Profesor Ryszard Legutko po odebraniu nagrody wyjaśnił, że jego prace naukowe to mierzenie się z mądrością starożytnych. Wskazywał, że dzisiejsze czasy mają nikłą samą świadomość. Nasza epoka, tłumaczył, i nie tylko nie rozpoznaje dobrze samej siebie, ale nawet nie jest takim samopoznaniem zainteresowana. Karmi się złudzeniem, że jest otwarta, choć cechuje ją zamknięcie i dogmatyzm. Profesor Legutko przyznał, że świadomość tego, czego nauczyli go starożytni. Pozwala mu szerzej spojrzeć na dramat, jaki rozgrywa się w historii Zachodu. Nie wiem niestety jak ten dramat się skończy i czy w ogóle się skończy, ale uważam pysznie, że dość dobrze rozumiem to co się dzieje. Wręczenie nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego kończy tegoroczny Kongres Polska Wielki Projekt. W ostatnim dniu wydarzenia brali udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. I tą informacją kończymy, ja już żegnam się z Państwem, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.